ogóle miał jeździć? To jest kwestia, znowu się rozmawiamy za wcześnie, tak? Dlatego, że konsekwencje tamtego mają jeździć. Tak, tak, taka jest propozycja, ale nie ma jeszcze projektu, tak? Projektu. No bo konsekwencją, co jest, proszę Państwa, z czego, Panie Radny, z czego składa się decyzja? Moja propozycja to jest 1700 głosów mieszkańców naszej wsi, tak? Naszej wsi, naszej gminy. To chyba starczy. To chyba starczy inwestorowi, że ludzie tego nie chcą. Ludzie tego nie chcą, bo już mają z tym przykład, jak to jeździ. To już jest przykład. I 1800 głosów coś jednak mówi, nie? To można się zastanowić. To co daje nam źle. Inwestor nie wie. Zapewne nikt nie chce, a inwestor sobie pieniądze nabija na wartość naszych działek i niestety składało. Bo kto będzie chciał kupić taką Tropiszewie działkę budowlaną, jak będzie śmierdziało? Ja mieszkam w Tropiszewie. Było latem, okna były zamknięte, na podwórko nie można wyjść, prania nie można wywieźć. A jak będzie? Ja już nie mówię o mieszkańcach Tropiszewie, bo byłem w Bagierze. Budynki już pękają. A co dopiero, jeżeli będzie tyle samochodów jeździło, no to ja nie wiem, a tam dużo osób starszych mieszka. Kto im to naprawi? Kto im zagwarantuje, że za parę lat im się domy nie rozlecą? Inwestor przyjdzie i wszystko naprawi. Decyzja, którą będzie wydawać pan wójt, składa się z kilku elementów. W pierwszym punkcie jest to opis przedsięwzięcia, który będzie korespondował z charakterystyką, która będzie musiała mieć odpowiednią szczegółowość. W drugim elemencie to są uwarunkowania w zakresie korzystania z terenu w fazie budowy, eksploatacji i nawet likwidacji. Trzecim elementem są wytyczne do projektu budowlanego, do dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to kwestia potrzeby, kolejny punkt to jest określenie środków zapobiegania, łagodzenia i kompensacji oddziaływań na środowisko i monitoringu. To wszystko jest tyle. To wszystko jest. Nie było uwzględnionych mieszkańców. Nie, nie. Proszę Państwa, bo znowuż, tak? Jeśli mówimy, co to znaczy ocena oddziaływania na środowisko, tylko skończę myśl. Kwestia obsługi komunikacyjnej i ewentualna potrzeba przebudowy zjazdów z dróg albo wystąpienia, ona może być również wytyczną do projektu budowlanego, która w tej decyzji może być sformułowana. Zwróćmy na to uwagę też, skoro mamy taki syn. Oddziaływanie. Ale bardzo proszę o to o ciszę, tak? Co jest przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko? Jest ocena oddziaływania na... Nie mówimy o środowisku. Ale proszę pana, właśnie dlatego... My uciekamy od petrolu, my nie chcemy jeździć. Nie, proszę dać mi skończyć. Bo proszę, ja wiem, że powiedzmy, pan rozsypie to na pole, powiedzmy, z danego hektara pan uzyska 30 ton więcej zboża. A co z tym petrolem? Jeżeli to ma być przemieszane 24 godziny na dobę, to sobie pan wyobrazi. Weźcie sobie pan, no nie wiem, kurczę, zepsutą kiełbasę, tak i przypada pan sobie ją tak cały dzień. Chodź pan się pan podrzędzie petrolu. Opis technologii będzie szczegółowo podany. On nie, to nie jest... Tak samo skóry galwanizowane. Pan uważa, że to nie jest zwierzęce? Zgadza się? Odpady z ryb, odpady z lakierni. Zgadza się? O, proszę. To jest organizacja, tak? Tak. Tego typu? Nie ma odpadów pobojowych, nie ma tych elementów, które są źródłem substancji złowonych. I poza tym, tylko skończymy jeszcze, panie przewodniczący, proszę, bo odpowiem, bo definicja środowiska, dlaczego jakby się upieram przy środowisku? W ocenach oddziaływania na środowisko jest definiowane w taki sposób, w jaki zostało to określone przez Światową Organizację Zdrowia. I przez pojęcie środowiska rozumie się środowisko przyrodnicze, zdrowie, warunki życia ludzi oraz obiekty, środowisko kulturowe. Tak? Wobec czego w samym tym elemencie już jest oddziaływanie na zdrowie ludzi, oddziaływanie na warunki życia ludzi, oddziaływanie na ludność jako zbiorowość. Wszystkie te elementy muszą być wzięte pod uwagę. Spełnione. Tak. Teraz jeśli chodzi o dobór asortymentu, nic nie stoi, w jaki sposób, jeśli istnieją, są kompostownie, które działają jako RIPOK, tak? Które przyjmują również odpady takie typowo komunalne. W jaki sposób ogranicza się oddziaływanie zapachów z pryzmu?
Tak? Przede wszystkim jakby raz nie pozwala się na to, żeby pewne odpady w tej pryzmie się w ogóle znalazły, jeśli taka jest możliwość, na przykład, tak? Jeśli już są, tak? No bo odpady poubojowe tutaj w ogóle nie, ale w innych miejscach, do których Państwo nawiązujecie, mówiąc smród, tak się robi, skończymy się. Mówi się o tym, jaka ma być struktura odpadów w pryzmie, tak? czyli w jakich maksymalnych dawkach niektóre odpady mogą być w pryzmie, a potem to, co się z tą pryzmą robi, na przykład przekrywanie świeżym kompostem po to, żeby nie było tego oddziaływania, czy przy deszczu, jeśli jest to otwarte kompostowanie pryzmowe, na przykład przesłanianie. Zakaz przewietrzania w określonym, przy określonym kierunku wiatru i określonej sile wiatru. Bardzo wiele różnych sposobów, tak? Dezodoryzacja. Tak samo teraz się wiele rzeczy stosuje. Jeżeli chodzi o te odpady, proszę to napisać, tak? Jeżeli to budzi wątpliwość, bo to jest jakby wciąż co. Proszę pana, a ja mam też takie pytanie. Teraz ma być prawdopodobnie 5 tych hal, tak? I za parę lat znowu będzie następne, tak? To całe Żuławy, cały tutaj nasza ziemia będzie karmić. Z czego pani radna powiedzieć, że będzie coś dalej? No bo to tak istnieje, bo coraz więcej będzie ścieków, będzie tego wyprodukowano, bo coraz więcej tego jest. No to co? Wracamy do Ruszan. Ale to nie znaczy, że u nas ma być to szafę. Ale jeśli pani ma kanalizację i kanalizuje gminę, no to musi pani zdecydować o tym, co dzieje się z osadami oczyszczalnymi, do której pani ścieki trafiają. Ale to nie tylko nasze, bo to będzie z całych okolic. Ale dlaczego gmina musiała miliony wydać, żeby też tak. odprowadzić, a teraz zadano to. Ale czemu FETO odprowadzić? Odprowadzić, bo kanalizacja. Tak jak pan mówi, szabat, to szabat. No ale to, to pan sprzedał te zapachy sąsiadowi, tak? No to pani radna. Ale to myślę, że na spółrotem te zapachy to przykładać. Także jest kategorycznie nie nikogo. Nie, proszę państwa, to nie ma być kompostownia komunalna. Ją rządzą potrzeby gospodarstwa. Nią rządzi plan nawozowy. To, żeby właśnie w miejsce potrzeby zakupów czy stosowania innych nawozów mogły być stosowane nawozy organiczne i żeby mogły one być tu, w miejscu, w którym będą stosowane, wytworzone. W ilościach, to które pozwala prawo, w składzie, na które pozwala prawo, w dawkach, na które pozwala prawo i na warunkach, jakie pozwala prawo i jakie również określa pan wójt, biorąc pod uwagę specyfikę lokalizacji i uwarunkowania. No ja panu powiem o tym prawie, prawie o sprawę można nagrać, tak? Trudną sprawę, może nie lokalizacja. Ja powiem panu jako prawnik, ja nie chcę sprawę. Ja chcę panu powiedzieć jedną sprawę. Wybudowałem sobie w tym roku dom. Chcę teraz postawić taras. Akurat mam po 300 metrów po ukosie, akurat przede mną jest piękne pole, tak? Chcę patrzeć na te pole, wychodzić sobie na ten drewniany taras z dziećmi właśnie, niech pan sobie to wyobrazi. I po przekątnej, można powiedzieć, te hale właśnie będę widział. Ja wiem, jak już wcześniej wspomniałem, tak jak przełożone jest powiedzmy parę kilów tylko, jest potężny skrót, tak? On się utrzymuje powiedzmy cały dzień w lato, dopóki po prostu ziemia tego nie wchłonie, tak? Nie zrobi swojej po prostu absorpcji, tak? A jak to będzie przywożone, na początku było napisane 50 kg, tak? Potem zredukowali się do 14 kg. Pan jako człowiek, nie chciałby pan mieszkać w takim miejscu, tak? Gdzie już praktycznie. No niech pan powie jako człowiek. Ja nie mówię tutaj o pieniądzach już, nie? Przecież są tereny, gdzie naprawdę można takie kompostownie budować. Daleko od cywilizacji, tak? Są takie tereny. A tutaj nie ma tutaj blask. Nie ma takich terenów. Bo to nawet jest wielka. Jak pan pisze, gospodarka nie idzie w tym kierunku, to tak samo gospodarka polska może być też w tym kierunku i może zrobić to prawie wtedy, tak? Ale do tego dążymy. Ale nie w takich terenach, gdzie są ludzie, my chcemy żyć. Właśnie jest to, że my chcemy żyć po prostu. To dajcie nam wszystkim żyć.
Chcę się cieszyć swoim tutaj, swoim terenem. To już pan jest pochodzony z panem Jędrzem. Wie pan, co te terenie były zamieszkiwane przez Jędrzeów? To znaczy odnośnie teraz... Moi kochani, pozwólmy odpowiedzieć panu, musimy a potem jest jeszcze jedno pytanie i kończymy. Pan wójt będzie musimy o tych 50 samochodów dzień mający najpierw chyba, co się daje porozmawiać. Pan Dziękę dobrze powiedział na początku spotkania. A czy proszę pana, panie pastorze, nie, ale to nie, bo pan stwierdza, że my chyba mamy akurat od 50 robimy 14. To akurat nie prawda, więc pan mówi, teraz tak, 50 samochodów to jest maksimum... Ale maksim... nie, tutaj, nie, tutaj no, nie, ja nie chcę no, tutaj... Nie. Ale czy mogę powiedzieć się pan? No. Bo proszę pana, będą przyjeżdżały tak, jeden 14, drugi 14, 14, tak się hałda zadał. Ale zadał pan pytanie, i chodzi o tą hałdę cały czas. Niech pan pozwoli odpowiedzieć inwestorowi na to pytanie. Ale no, pan inwestor cały czas mi tutaj mówi o ilości tirów, mnie nie interesują tiry. Nie interesują. Ale pan nadawał dwie pytanie, więc na dwie pytanie się było. A co to za różnica, przyjdzie jeden czy 10? Proszę pana, pan buduje 10 hali, te 10 hali, tak jest za... Zapełni hali. Proszę pana, słuchaj inwestora, proszę, tak? Czy będzie trwało tydzień, czy będzie trwało miesiąc, mnie to nie interesuje. Ja pana pytam jako człowieka. No, ja odpowiadam... Nie chciałbym pan tutaj żyć. Ja odpowiadam... Ja też tutaj... Proszę pana, ja chcę odpowiadać i mogę odpowiadać, bo pan cały czas przedstawia. Ja więc proszę pana, 50 samochodów dziennie jest pisane i to jest tak, jak pan Dzięki powiedział, my musimy ten limit najpierw skończyć z 50 samochodów. To jest maksimum, to ustawy wymaga od nas inwestycja, tak, to co ja mówię, my musimy maksimum pisać. Więc teraz my możemy, każdy ma kalkulator w spodniarzu telefonu, 75 tysięcy ton to jest maksimum, to podzielimy tylko sam na 220 na dni robocze, to my mamy ile ton? I to jest ilość, co naprawdę, to są no właśnie to, skąd są te teoretyczne. Dobrze, teraz drugie pytanie, tak? Dwa tygodnie temu był wielki, no właśnie w Radzie w Gdańsku, pan może to potwierdzić, koło Sierakowice jest budowana albo planowana ferma kuszaków, mi się wydaje, roślin, loch albo coś takiego. Ten sam problem jest. To jest ten sam pytanie. Cały w miejscowości jest przeciwny, bo będzie wielki zapach i będzie im śmierć. A to istu rolniczy dobrze odpowiada, bo trzeba najpierw się nadawać pytanie, gdzie ja buduję, bo to są tereny wolne, albo nie są tereny wolne. Żława jest cenny, w całej Polsce jest najlepszy ziemi, co żeby jest. A tu i tu trzeba, i każdy jeden, i to na pewno gminy i powiatów mnie też uznaje, uzyskać tu zezwolenie wybudowe, to nie jest takie proste sprawa, bo tu są tereny rolnicze i muszą być tereny rolnicze. A tereny rolnicze na przykład to jest podstawa rolnika, on może nałożyć to z gnojowicą, na przykład z kompostem i tak dalej, a i to jest te dni, to dwa razy albo trzy razy w roku, to są te automatycznie te wegetacyjne okresy, wiosna, lato i to jest niestety to jest dużo ruch kombajnów, dużo ruch szomników, dużo ruch nojowica i między nimi też inne zapachy jak kompost. Ale niech pan mi się spojrzy prosto w oczy. Czemu pan przekręca temat? Nie, ja nie mówię, ja tego chciałem pana, ja chciałem pana tylko to świadomość. Ale bardzo przepraszam, ale możemy pan dyskutować bez końca, tak? Proszę, ostatnie pytanie, pan Rybicki, bardzo proszę. Ja mieszkam tak samo na środku mojego kolacji i ja mam to samo, ja sypię tak samo kompost i sypię codziennie kompost, to znaczy jak mogę. Ale pan wspomniał tutaj kombajny, to są fajne sprawy. Ale nie, ja na pewno, nie, proszę pana, ja nie zgadzam z tym, co pan mówi, bo tu są wielu rolników, ja wiem, tu są i oni mają te same problemy. Już często my mamy, często już policja, po 22 godzinę na pole i już się zgadzają hałas kombajny. Bardzo dziękuję panu. Ja mam pytanie, proszę, na koniec, pięknie ładnie się mówi, że trawa będzie zielona w zimie, na wiosnę będzie czarna, ale jedno pytanie takie tego, co będzie miała gmina z tej inwestycji w razie by było? To się nie mówi, tylko się mówi, robimy to, ale co za to? Rozwalone drogi i smród. Ja chciałem się dopytać na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza. Czy faktycznie będzie w trakcie fermentacji wytwarzany bioaerozol? Odpowiedź będzie udzielona w raporcie.
To teraz jest taka procedura, w którym określamy, czy i w jakim zakresie ta ocena ma być prowadzona. Jej tym takim naukowo-technicznym elementem jest właśnie raport. Raport jest dokumentem powszechnym, jawnym i dostępnym. On właśnie ma służyć między innymi temu, żebyście Państwo na tej podstawie mogli się wypowiedzieć, mogli zgłosić wszelkie uwagi, zastrzeżenia, postulaty, zmiany. Tak, ja to rozumiem. I przyjmuję, przyjmuję taki pogląd. Tak? Natomiast to, co mówimy, tak? Bo Państwo, dlaczego jakby używam słowa przedwcześnie? Dlatego, że my dzisiaj jakby formułujemy wszystkie dane, na podstawie których ten raport ma być zrobiony. A ta dyskusja jest już taką dyskusją, jakby się odbywała na raporcie. Tak?